A twoim zdaniem, ile w tobie i w tym, co robisz, zostało z chociażby z tych płyt, które leżą na stole i tutaj PZ-a z Nunem, czy Eldo, czy wiesz, Rychu, od którego dostałeś gigantyczne wsparcie, pewnie słusznie. Myślisz, że twórczość tych postaci została gdzieś w tobie, ona się gdzieś odbija na tym, co ty robisz? No, na pewno na tym, jakim jestem człowiekiem, bo na pewno i w mojej muzyce na pewno się to odbija. Ale jak sobie słuchasz Rycha, czy jak słuchasz sobie Eldo dzisiaj, jak to słyszysz, to słyszysz, że jest to muzyka, no nie dwudziestolatka dzisiejszego. Nie wiem. Ja bym powiedział, że ja się odnajduję bardzo często w tym, o czym mówią. Chciałbym, że pewne realia się zmieniły, ale ludzie i emocje, za jakimi muzyka stoi, niespecjalnie. Myślę, że to jest teraz uniwersalne. Ja będę mógł się do tego odnieść za moje następne 20 lat, uważam. To jest muzyka, która nie będzie miała ograniczonego czasu, w którym żyje. Ja uważam, że na przykład ta płyta, ona będzie żyła we mnie całe życie. Przecież numer Slang na przykład, teraz dwójka wyszła sobie, ale to wspaniałe są numery, których ja do dzisiaj słucham, Slangu tutaj. Jeszcze ja uważam, że ta muzyka nie ma daty. I ja się mogę cały czas do niej odwołać. Jak do starych numerów Rycha, pewnie do tych, które wypuszczę teraz też, myślę, że do PZ-a, do Eldo i tak dalej, do pewnych numerów cały czas jestem w stanie się odnieść. Wiadomo, że nie do całej dyskografii, bo pewnie pewne numery zahaczały o problemy, których ja dzisiaj nie zrozumiem, ale potrafię zrozumieć emocje ludzi, jakie za tym stały, nie? Że nie zawsze musisz zrozumieć zjawisko, które powodowało do wyrażenia tych emocji, ale emocje zrozumiesz.